akcja ma na celu upamiętnić ofiary pedofilii w kościele, które nie doczekały się sprawiedliwości. Chcemy pokazać, że pedofilia w polskim kościele jest ukrywana przez księży. Księże są przenoszeni do... Jeszcze może powiem, że według badań z innych krajów, które pokazują, że około 10% księży to pedofile, więc przy liczbie 33 tysięcy duchownych w Polsce pedofilami może być około 3 tysięcy z nich. Każdy taki duchowny krzywdzi wiele osób. Jest waszym zdaniem szansa na polski raport w sprawie pedofilii, tak jak w Irlandii, w Pensylwanii? No my mamy taką nadzieję. Co prawda jest to ukrywane i księża nie bardzo chcą dopuścić do archiwa kościoła, ale no, mamy nadzieję, że takie akcje też otworzą ludziom jakby oczy na to, co się dzieje. Choć wiadomo, że w naszym państwie jest tak, że księża są mentorami dla tych naszych mieszkańców, a w małych miejscowościach to jest w ogóle prawie, bym powiedziała, bogowie. A mają szansę te buciki długo powisieć? Co może się stać? Znaczy, te buciki, to jest, cel jest taki, że te buciki mają zdjąć po prostu księża. Jeśli Państwo macie jakieś zastrzeżenie wobec konkretnego księdza, my jak wierni będziemy. Natomiast nie pozwalamy, żeby ktoś proponował naszą świątynię. Do widzenia. Ale my nie proszę świątynię, tylko obradzenie. Ale jeżeli Państwo macie jakieś konkretne zastrzeżenie, to jest do prokuratury. Ale wie Pani co? Wszyscy ludzie są złodziejami, to co Pani jest złodziejem? Papież Franciszek powiedział, pani że jest złodzieje, jak wszyscy, to wszyscy. Ale zadaniem wiernych... Ale pan, co ja nie wierzę w kościół, wie pan? Mając ale ma pan wierzyć w Boga. Tak. Po 60 latach się wyparł swojego dziecka. Że nie wiadomo, który kiedyś będzie potrzebny panu lekarz. To niech pan idzie i pan Boga przeprasza, bo czasami trzeba prosić o tu. To jest i ten tam będzie pan miał pozamykany. Arcybiskup Ryś, to jest grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. I pamiętajmy wszystko. Jak Bóg powie, jak było w niebie, tak? No właśnie, to wiemy, co jest taka piękna wieść, żeby pana imię było w księgach. Żeby pana imię było w księgach. Thank you.